I jesteśmy na planie sesji zdjęciowej promującej Dance Dance Dance. Wiem, że za tobą już nagranych kilka odcinków, więc muszę zapytać, czy to łatwo jest tak oceniać swoich kolegów, bo wiesz, powiedzieć komuś uwagę tak, to jeszcze jest łatwo, ale przed milionami widzów? To jest bardzo trudne zadanie i dlatego staram się podejść do tego bardzo technicznie i tylko z tej strony takiej tancerskiej patrzeć na naszych uczestników. Patrzę tylko na ten taniec i staram się go oceniać nie za profesjonalnie, bo wiemy, że to nie są profesjonalni tancerze, więc nie mogę się doczepiać do wszystkiego, ale chcę im dać takie uwagi, które im mogą pomóc potem dalej w tej karierze tanecznej i takiej życiowej trochę. Dobrze, ale twoje i wasze uwagi są merytoryczne oraz miłe, a jednak łzy na planie były, to jak to jest? Bo każdy taki program wiąże się z wielkimi emocjami i po to też się robi telewizję, taka jest prawda, że to gdzieś tam otwiera człowieka w taki sposób, na który nie jest przygotowany. Ten program trochę nie jest o tym, o naszych ocenach. To jest bardziej o tych ludziach, którzy przyszli tutaj nauczyć się tańczyć, zmierzyć się ze swoimi słabościami, bo okazuje się, że to jest trochę taka terapia grupowa i każdy przychodzi ze swoimi lękami. Nawet jak Marcelina wczoraj wyznała, że ona ma problem z akceptacją swojego piękna, swojej kobiecości, to było dla mnie takie szokujące, że nawet tak piękna kobieta jak ona może mieć jakieś kompleksy. Na tym to ma polegać, wymiana energii. Dokładnie tak, to ma być wymiana energii, ma być pozytywne nastawienie do życia i propagowanie tego, że taniec to zdrowie. Zapraszamy w sobotę wieczorem. Tak, koniecznie oglądajcie, bo jest dużo zabawy i no i ten taniec, no taniec jest fajny, bo uwalnia zmysły, uwalnia jakieś takie dziwne bariery, które człowiek w sobie ma. Będziemy tańczyć wszyscy, obiecuję. Obiecujesz? Pewnie. No dziękuję, to pokaż pięknie swoją chorełkę, dance, dance, dance. Zobacz, dance, super. Dance, dance. Dobrze, dobrze. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie.